Sport, Mirosław Wysocki. Dobry wieczór. Koszykarki Energii Toruń rozpoczęły ostatni etap przygotowań do sezonu. Ważnym sprawdzianem jest turniej imienia Małgorzaty Dydek. W pierwszym meczu Katarzynki pewnie pokonały AZS Gorzów 81-48. Najskuteczniejszą zawodniczką była Brittany Spears, zdobywczyni 18 punktów. Do walki w turnieju imienia Małgorzaty Dydek obok gospodyń przystąpił AZS, PWSZ Gorzów i Sirena Skowno. Pierwsze na parkiet wyszły koszykarki z Torunia i Gorzowa. Dla obu ekip był to ostatni sprawdzian przed rozpoczynającymi się za tydzień rozgrywkami Polskiej Ligi Koszykówki Kobiet. Torunianki od pierwszych minut spotkania tryskały energią. Skuteczne ataki i szybkie kontry jeszcze przed przerwą dały im wysokie prowadzenie 49-33. Musimy popracować na pewno więcej nad obroną, ale w ataku w miarę biegamy. Więc jak podszkolimy to wszystko, bieganie, obronę i jeszcze większą zespołowość, to na pewno będzie idealnie. W składzie Energii zabrakło Nicole Michael, skarżącej się na drobny uraz pleców, oraz kontuzjowanych Moniki Krawiec i Róży Ratajczak. Jednak mimo osłabienia Katarzynki pewnie pokonały AZS aż 81-48. Potrzebujemy czasu, żeby naprawdę dojść do tej 100% formy i myślę, że dla nas jest ważne, że pierwsze dwa mecze, żeby tam dobrze zagrać. Jutro w hali spożywczaka AZS zagra z Sirenosem. Najciekawszy mecz zaplanowano na niedzielę. Energa zmierzy się z zespołem z Litwy. Katarzynki sezon rozpoczną 29 września. Przed własną publicznością podejmą Artego Bydgoszcz. Półfinał Enea Ekstraligi pomiędzy Unibaxem a Azotami Tauronem z powodu wielu uchybień nie doszedł do skutku w pierwszym terminie. W niedzielę na Motoarenie Torunianie zmierzą się z rywalami po raz drugi. Torunianie spróbują też odrobić 6-punktową stratę po meczu w Tarnowie. Emocje związane z walkowerem i jego uchyleniem powoli gasną. Czas na kolejne, miejmy nadzieję, już tylko sportowe. Drugi mecz półfinałowy pomiędzy Unibaxem a Azotami Tarnów już w niedzielę. W 2009 roku Unibax aż 4 razy podchodził do finału w Zielonej Górze. Wtedy częste zmiany terminu spotkania zadziałały na niekorzyść Aniołów, które sezon zakończyły ostatecznie na drugim miejscu. Trzeba zrobić wszystko, by ta mobilizacja i koncentracja była taka sama jak w zeszłym tygodniu. Wprawę mamy z 2009 roku, gdzie chyba 4 razy podchodziliśmy do finału, więc myślę, że za drugim razem poradzimy sobie bez problemu. Podobnego zdania są kibice, którzy aby móc w niedzielę dopingować swój zespół, byli gotowi stać w długiej kolejce po bilet. Mam nadzieję, że tym razem nikt się nie spóźni, wszyscy zjawią się o danej godzinie i mecz się odbędzie. Na tyle jesteśmy teraz mocniej zdeterminowani, że nie ma takiej opcji, żebyśmy przegrali ten mecz. Największą niewiadomą jest wciąż występ Ryana Sullivana, który przechodzi w Anglii ekspresową rehabilitację kontuzjowanej ręki. Kapitan Aniołów ma pojawić się jutro w godzinach popołudniowych na Motoarenie, aby odbyć trening. Po nim zapadnie decyzja, czy najskuteczniejszy jeździec Unibaxu wystąpi w niedzielnym meczu przeciw Azotom Tauron Tarnów. Relacja na antenie TVP Bydgoszcz i TVP Sport o 17.30. Powoli dobiega końca sezon kajakowy, jedną z ostatnich imprez w kraju, a ostatnią w Bydgoszczy jest 9. już memoriał Cecylii Kosiak i Zbigniewa Kiełpińskiego. Memoriał tradycyjnie kończy sezon kajakowy w Brdyujściu. Jednocześnie daje odpowiedź na pytanie, w jakiej dyspozycji są młodzi zawodnicy roczników, które w przyszłym roku będą objęte szczególną troską szkoleniowców. Do Bydgoszczy przybędzie blisko 300 kajakarzy ze wszystkich liczących się ośrodków w kraju, w tym mocna ekipa z województwa kujawsko-pomorskiego. Oczywiście prowadzący w rankingach tegorocznych WKS Zawisza, Kopernik, Wodne Towarzystwo Sportowe Astoria, Kormoran oraz nasze kluby z terenu okręgu Włókniarz Chełmża i Nadwiślanin Chełmno. Prócz tradycyjnych wyścigów na dystansie 500 metrów w Brdyujściu rozegrane zostaną bardzo widowiskowe i emocjonujące sztafety. Startuje 6 zawodników na dystansie 200 metrów. Są to wszyscy we wszystkich rocznikach i we wszystkich rodzajach kajakarstwa. Kajakarki, Kanadyjkarze, kajakarze od dziecka do juniora. Regaty rozegrane zostaną w niedzielę w Brdyujściu. Początek biegów eliminacyjnych o 10.30. Sztafeta i finały od 14.00. Jeszcze jedna informacja. W 6. kolejce Polskiej Ligi Hokejowej GKS Katowice pokonał Neste Caravela Toruń 5-1. Dzisiaj to wszystko. Dziękuję za spotkanie. Dobranoc.